Cześć, siema, z tej strony jest Patryk 1995. A to jak możecie zobaczyć, jest kolejny odcineczek serii. Z tego będzie. Zagrajmy w Gothic 3 drogą Adanosa. Tak, i w tym odcinku trochę powykonywujemy zadań. Jakie mamy zadania w ogóle w tym Sylden? Zabij niewolników, to oczywiście nie wykonamy, ale okej. Dobra, nie mamy za dużo. Ale tu mamy takiego małego trolla. Nazywa się Paweł. Nie masz co robić? Z reguły poluję w górach, zamiast sterczeć tu bezczynnie. Co robisz w mieście? Właśnie dostarczyłem część naszych skór do magazynu. Chciałem iść prosto do domu. Ale jakoś nie mogę zebrać się do kupy. Na co polujesz? Na wszystko, co żyje na naszych równinach. Do tego trzeba być szybkim i zwinnym. Jeśli chcesz, mogę cię tego nauczyć. Najpierw jednak musisz pójść ze mną do domku myśliwskiego. Pokaż mi swój domek myśliwski. Jasne. Chodź ze mną. Tak jest, skarbie. Idziemy. No. No, przygrywa nam fajna muzyczka. A my z naszą laską. Nie mówię teraz o tym Pawelu. Pawle. Mówię o... No. Nie wiem, jak to się nazywa w sumie. No dobra, magiczne to jest. W każdym bądź razie. No chwila, szefie. Którędy ty idziesz, człowieku? Pieprze, co to za... O Boże, no srożec. Pierwszy raz tędy idę z nim. Są pokrzywki kamienne. Boże. O, królik! Zając. Okej. Kolejny zając, królik. Okej. No i jesteśmy. To mój domek myśliwski. Nauczyć cię teraz czegoś o polowaniu na równina? W sumie. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Nie jesteś na to. No to pozdro. To problem. Jak idzie polowanie? Aż zbyt dobrze. Mamy więcej łupów, niż jesteśmy w stanie unieść. Ledwie starcza nam czasu na dostarczanie skór do Sylden. Pokaż mi swoje towary. Co masz, szefie, na łuki? Długi miecz ci mogę sprzedać. Jabłuszka ci mogę, gruszkę to ci mogę sprzedać. W sumie... To ci mogę sprzedać. Tu nic. Ale dużo ci sprzedałem. Mogę zabrać wasze skóry do Sylden. Bylibyśmy wdzięczni. Masz tu 8 skrzyń. Gotowe do transportu. Zawierz je do młyna w Sylden. Ach, się robi, szefie. Futra, futra. Wiem, to ty jesteś, Falk, wiem. Futra. 8 skrzyń powinno być, więc zaraz sprawdzimy, czy jest 8 skrzyń. Roślinka? Pomyśl, roślinka. Nie ma... Co to jest? Aha, wiem, dobra, więc to jest 8. Ty chyba już nawet nie wiesz, jak się skacze. Roślinka tu jest. Podejdź bliżej. Kamienna pokrzywa, bardzo zacna roślinka. Okej, ja sobie tu jeszcze roślinki pozbieram. Bo czemu nie? Idź, Lukcjan. Lukcjan? Lukian, o Boże. Ty tu rządzisz? Tu rządzą obie przyjaciele. Mój wkład w życie tej społeczności jest raczej niewielki. Jak idzie polowanie? Bardzo dobrze. Na północy nie brakuje zwierząt. Głównie zębaczy. W Sylden mają sporo tego towaru. Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć co nieco o polowaniu. Pracujesz dla orków? Nawet półgłówek zna zasady. Tylko samobójca sprzeciwiłby się orkom. Jesteś tchórzem. Możesz o mnie myśleć, co tylko chcesz. Nie zamierzam się w nic mieszać, póki mogę tu żyć w spokoju. Chcę polować na zębacze. Dobry pomysł. Chyba pójdę z tobą. Powiedz mi, kiedy już będziesz gotowy. Jestem bardzo gotowy.
Chodźmy. Jeszcze w życiu nie byłem tak gotowy. Ale przygotuję sobie czara. Lubię takie chmurki robić, ognie. Patrzcie, bizony se biegają. Biegają se takie bizony. Okej. Okej. No, gdzie są te... ladacznice? Boże, co ja gadam? Są dzięcioły. Fuck off, bierz ich. Goni mnie dziwni ludzie. To znaczy... Nie ma many. No dobra, daj zębacz. Zostaniesz po ryju. Jeszcze tak w życiu po ryju nie dostałeś. A, gdzieście? Łowieckie zdolności. Łowieckie! To już wszystkie? Na to wygląda. Szkoda. No cóż, jeśli chcesz wiedzieć coś jeszcze o polowaniu, wystarczy zapytać. Nie będę cię pytał o nic. Ty jesteś brzydki, cię nie lubię. Okej. Metalowe kufery. Metalowe kufery, no. Jakby nie mieli normalnych kuferów. A ty się mną nie przejmuj, ja tu se porozkradam, to zobaczę. Znaczy no, tylko im zabiorę mięsko. Zaraz sobie coś zjem. Napiję się. Raczej. Później jakoś ogarnę tą magię, co... Patrzcie, widzieliście to? Ola boga. La mamba. Jestem magiem i wiem o tym. Nie chcę nic ci mówić, ale umarłeś. Na chwilę tam jest jeszcze domek. To są takie bizonki, kochane. Będę żył wśród bizonów. No. To se pozbierajmy to, co mają. Tutaj. No, dwa lance, które możemy sprzedać. Bo mamy już wyłączony ten czar. Okej. Już mają myślę, że chce mnie zaatakować. Głupy bizon. Straszy ludzi. Haha, i na bizony, i patataj, patataj, patataj. To są topielce. Co wiesz o Silden? Silden jest nazywany miastem łowców. Kiedyś mieszkało w nim wielu myśliwych, ale kiedy przybyli tu orkowie, musieliśmy się wynieść z miasta. Teraz jest nas tylko garstka, mieszkamy w górach. A na co ty powiesz? Na wilki. Wyłącznie na wilki. Te bestie są niebezpieczne, ale za skóry można dostać sporo pieniędzy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Jeżeli znasz się już trochę na polowaniu, mogę cię nauczyć kilku sztuczek. Zapolujmy na wilki. No dobrze, zobaczymy co potrafisz. Chodź ze mną. Wiem, gdzie znaleźć naprawdę ładne wilki. Okej, to sobie zapiszemy. Bo czemu nie?
Ja sobie przygotuję czara. Z wilkami nie ma przeproś. Zaczynamy fight. Czemu na mnie? Weźcie se jego. On chciał na was polować, nie ja. Ja sobie mam tu radzić sam, tak? Całe życie z wariatami, jak to mówią. Te się bije stopielcem, proszę cię. Okej, jeden umarł w butach. Okej, jeszcze mu pomogę. Pokazuj jedną parszywą bestię mnie. Okej. Jednak coś potrafię, nie? No, no, to było coś. Srebrne linki należą już do przeszłości. Tak, świetnie. Niezły jesteś, towarzysz. No wiem. Pokaż mi swoje towary. Aha, o, to w sumie do alchemii mi się przyda. Łoham, pozdro. Bo to w sumie do dziedziny alchemii należy. Ja sobie pozbieram tutaj zręczności wilczków. Bo chociaż w dupie ich mam. Idę. Bieg, bieg, biegnij, biegnij, biegnij. O, co, o kurde, zaczął przycinać. Dobra. Coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. Znowu. Ja mam wiewiórczą pamięć. Omijamy pelikany. Jednak mnie zauważyli. Jednak nie. Zauważyli, ale se odpuścili. Dobra, ja biegnę do Sylden. Ach, i on dobra. Biegnij. 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 Idę o to, biegnij. Okej. O, ognista jak godda. Grzybek, podgrzybek. O, zając. Dzika jagoda. I wolę iść tędy. Tędy. Ok, przy okazji sobie pogadamy. No patrzcie. Nawet nie myśl o tym, żeby mnie okraść, jasne? Bo co? Przepraszam, jestem trochę zdenerwowany. Co tu robi ktoś taki jak ty? Czym się zajmujesz w tej dziurze? Nie ma tu zbyt wiele zajęć. Czekamy z pozostałymi najemnikami, aż coś się wreszcie stanie. Wiem, człowieku. Jesteś najemnikiem orków i nie masz nic do roboty? Pewnie, że mam. Chwytamy zbiegłych niewolników. To trudna praca. W tych gęstych lasach niełatwo znaleźć uciekinierów. Nie podoba ci się pomysł schwytania niewolników, prawda? Ci biedacy i tak nie przeżyją w lasach. Opłaca się tu polować na niewolników? Aż za bardzo. My, najemnicy, niemal walczymy między sobą o ten przywilej. Czasami nawet specjalnie wypuszczamy niewolników, żeby potem móc odebrać nagrodę za ich schwytanie. Najemnicy pomagają niewolnikom w ucieczce? Nigdy tego nie słyszałeś, jasne?
Jeśli orkowie to wywęszą, już po nas. Co możesz mi powiedzieć o tym mieście? Silden leży w pobliżu przełęczy do Nordmar. Kiedy rozpoczęła się wojna, orkowie przekroczyli góry, maszerując z północnego wschodu. Dlatego Silden było pierwszym zdobytym przez nich miastem. Od tamtej pory nie było tu żadnych dużych bitew. Kto rządzi tym miastem? Umbrak. W czasie wojny był wielkim dowódcą orków. Jego prawą ręką jest Gromper, szaman tego miasta. Umbrak nie podejmie żadnej decyzji, dopóki się z nim nie skonsultuje. Nie jesteś najemnikiem, jesteś buntownikiem. Cholera, ja i moja wielka gęba. Co teraz zamierzasz?